Nie, oczywiście dla mnie bardzo zła nobilitacja, że zostałem powołany do reprezentacji Polski 30. Jednak to zgrupowanie jest dopiero za 2 tygodnie i przez te 2 tygodnie do tego zgrupowania jest tutaj ciężka praca do wykonania tutaj w Miedzi Legnica i chciałbym się najpierw tutaj skupić na treningach, a za 2 tygodnie, kiedy zacznie się kadra, skupię się na zgrupowaniu reprezentacji. Właśnie przed Wami 3 ciężkie mecze, bo na początek Dania, później z tego co pamiętam Portugalia i Norwegia. To ciężcy rywale Twoim zdaniem? Ja uważam głównie, że w reprezentacji w meczach nie ma łatwych rywali, do każdego trzeba podejść z szacunkiem i każdy mecz jest ciężki, nie? Trzeba ciężko walczyć o swoją pozycję w zespole i będziemy starali się osiągnąć jak najlepszy wynik. Odkąd przyszedłeś do Miedzi Legnica, jesteś podstawowym zawodnikiem pierwszego zespołu, myślisz, że to również był jeden z aspektów, dzięki którym znalazłeś się w tej kadrze? Czyli to oczywiście była jedna pochodna, oczywiście to, że tutaj grałem, zadebiutowałem w pierwszej lidze, też miało pewnie jakiś wpływ na to powołanie i tak naprawdę drużyna Miedź Legnica pozwoliła mi na to, żeby wpłynąć na, zacząć karierę w piłce seniorskiej i mam nadzieję, że jakoś tak pójdziemy w dobrym kierunku w tym wszystkim. Teraz przygotowujecie się do rundy wiosennej, ty jakby wypadniesz troszeczkę z tych przygotowań. Nie będzie to przeszkadzać, to zgrupowanie tam w Hiszpanii? Wydaje mi się, że to może mieć jakiś wpływ, ponieważ tutaj chłopacy pewnie na treningach będą bardzo ciężko pracować, jednak tam będą też pewnie na zgrupowanie reprezentacji są w ogóle całkiem inne obciążenia. Jednak tam będą 3 mecze do rozegrania i przede wszystkim będę chciał się trenerowi pokazać jak najlepszej strony i zagrać jak największą ilość minut w tych meczach. 3 mecze do rozegrania i twoim zdaniem 3 zwycięstwa? Zobaczymy, ale mam nadzieję, że pokażemy się tam z dobrej strony i będziemy chcieli oczywiście wygrać ten turniej.